Dzień dobry, witajcie. Kolejne nagranie z warsztatu Domi Drewno i kolejna perełka w warsztacie Domi Drewno. Tokarka Dictum S175. Posłuchajcie, jak ona działa. Cisza i spokój, nie? Zapraszam na film. Oj, powiem wam szczerze, że uruchomienie tej tokarki naprawdę robi wrażenie. Cisza i spokój. Oczywiście w tym momencie są obroty dosyć niskie, ale pracujemy na trzecim biegu. Zaraz wam wszystko opowiem. Dam na maksa. Cichuteńko. 3750 obrotów. Naprawdę dużo. Dobra, zatrzymujemy maszynę. I już wam opowiadam, co to jest za sprzęt. Generalnie ta tokarka w tym zestawie, który teraz tutaj widzicie, jest to wersja najbardziej rozbudowana o wszystko, co się udało tutaj rozbudować, a jest tutaj naprawdę sporo. Żeby wam przybliżyć budowanie tej tokarki, to zapraszam was na króciutką chwilę, jak też się toczyły moje boje z zbudowaniem tej konstrukcji. Szybko i łatwo, nie? Ja tak zawsze mówię, śmieję się, bo na filmach zawsze to jest szybko i łatwo, ale ona waży swoje i trzeba tutaj było trochę siły włożyć, żeby się z tym uporać. Chociaż powiem szczerze, sam montaż poszedł naprawdę, wszystko idealnie pasowało. Nie ma tutaj za dużo śrub. Często się tak zdarza i wtedy zaczynamy główkować co do czego, czy gdzie czegoś nie przykręciłem. Tutaj jest wszystko dopasowane, naprawdę poszło idealnie. Informacja na początek. Powiem wam szczerze, kiedy przypatrzycie się tej konstrukcji, nie nogą, tylko tutaj łoże, to myślę, że osoby, które śledzą rynek tokarski, poznają, słuchajcie, sprzęt, który jest produkowany w Tajwanie, czy na Tajwanie, i jest brandowany pod przeróżnymi markami. Naprawdę jest tego sporo. Tutaj Dictum, czyli sklep z Niemiec, który już znacie, poszedł troszeczkę krok dalej. Czyli zwrócił się właśnie do producenta, ale postanowili usprawnić jakby tą konstrukcję, wyeliminować błędy, dodać kilka dodatków, które usprawnią pracę, i tych dodatków jest tutaj naprawdę sporo.
Ale jak już powiedziałem, ta wersja, którą tu widzicie, jest najbardziej rozbudowaną. Wersją podstawową jest wersja tokarki biurkowej. Ona kończy się w tym miejscu. Tu, podtrzymka tu, konik tu i to jest maszyna podstawowa. Jest inna podtrzymka, nie ma tego, ale generalnie jest to wersja podstawowa, którą stawiacie na stole. Waży 47 kg i to jest wersja podstawowa. Możecie dodać nogi, kolejny dodatek. Możecie przedłużyć łoże o kolejne, gdzie ja mam miarę, ile tutaj, wtedy dokładamy. Dokładamy kolejne 60 cm łoża i kolejna noga. Wtedy macie tokarkę, słuchajcie, o... Czekajcie, jeszcze sprawdzę tak, bo to już przechodzimy tutaj do parametrów takich podstawowych tokarki, czyli rozstaw między kłami jest 34 cm, a kiedy się przesunę tutaj do końca, spróbuję już wyjechać może, nie no, bez przesady, bo to musi być podparte porządnie, no to mamy ile? 97. No nawet jeśli bym tutaj jeszcze to przesunął, no to jestem prawie w metrze, słuchajcie. No. Myślę, że do metra, no ale 97 jest teraz między kłami. 97 cm. Parametr kolejny bardzo ważny i tutaj nazwa zdradza, S175, jest to 17,5 cm od łoża do kła, do zabieraka. Dobra. Czyli to są te dodatki, które robią z tej małej, chciałem powiedzieć desktopowej tokarki biurkowej, maszynę stacjonarną o naprawdę no ponad prawie metr długości. Możecie toczyć to już toczenie tralek i no generalnie długich elementów. Kolejny ważny składnik każdej tokarki to oczywiście silnik. Jest on tutaj schowany na dole. 750 W. Przełożenie paskiem wieloklinowym tutaj do góry. Mamy 3 koła pasowe. Daje nam to od 0 do 3750 obrotów na minutę, tak jak widzieliście. Wszystko jeszcze dodatkowo jest, słuchajcie, sterowane poprzez falownik, który jest tutaj z tyłu maszyny. Falownik jeszcze dodatkowo jest zabezpieczony obudową ze stali 2 mm. Z przodu natomiast mamy wyświetlacz, który pokazuje nam obroty na minutę. No i jeszcze wszystkiego dopełnia panel sterowania, magnetyczny panel sterowania, który możemy przyczepiać sobie w dowolnym miejscu, skoro to jest żeliwo. No to sobie go przyczepiamy. Panel zawiera włącznik, wyłącznik i skoro jest falownik, to mamy również zmianę kierunku obrotu, prawo, lewo, no i oczywiście potencjometr dla prędkości obrotowych. I to myślę, że będzie wszystko, jeśli chodzi o część elektryczną, mechaniczną. Lecimy w takim razie od wrzeciona, opowiem Wam troszeczkę o nim tutaj w zbliżeniu. Jesteśmy przy obudowie wrzeciona, oczywiście całość wykonana z żeliwa. Tutaj z tyłu są takie drzwiczki, klapka, gdzie dostajemy się do górnej przekładni. Mamy tutaj 3 koła pasowe oraz widzimy podzielnicę 24 razy 15 stopni. Tutaj mamy taki magnetyczny pin, żeby nam się nic zgubił i blokada wrzeciona następuje w ten sposób. Wkładamy ten pin tutaj i mamy wrzeciona zablokowane. Pręt do wybijania. I w środku mamy stożek Morsa MK2 do zabieraka. Tutaj gwint na wrzecionie jest 33 razy 3,5. Jest jeszcze śruba do zabezpieczenia, więc no nie będę teraz tego odkręcał, wiecie o co chodzi. Lecimy dalej. I tutaj z lewej strony na wysokości łoża mamy kolejną klapkę,
wraz z tymi drzwiczkami dostajemy się do kół pasowych tutaj i do kół pasowych tutaj. Kiedy poluzujemy silnik czy naciąg paska od przodu, podnosząc silnik do góry, wtedy możemy zmienić bieg na jeden z trzech dostępnych. Po zakończeniu zamykamy, sprawdzamy, czy działa, i odpalamy maszynę. Z tyłu to mamy natomiast zamontowany falownik. Jak widzicie, on jest obudowany stalową. Bardzo dobrze, ponieważ no, falownik jest drogim urządzeniem elektronicznym, ale jest część obudowy jest plastikowa. Dobrze, że pomyślano, żeby to zabezpieczyć. I tutaj mamy płaską powierzchnię, która idealnie się nada do czego? Do stopy, słuchajcie, do latarki. Do latarki, do lampki, która będzie nam podświetlać samą pracę w trakcie toczenia. Więc dobrze, że pomyślano nawet o tym. Z tyłu tokarki mamy jeszcze takie dwa haki. To miejsce na to, żeby zawinąć przewód, czy od sterowania, czy od zasilania, tak żeby gdzieś to się nam nie pętało pod nogami. Tyle. Tutaj więcej już nic nie ma. Lecimy w takim razie po kolei i tuż przed silnikiem, tak jak wspomniałem, mamy naciąg paska klinowego, a obok niego wyświetlacz. Jak Wam się podoba taka czytelność tych cyferek? Myślę, że bajka, nie? Dobra. Tutaj mamy coś kolejnego i to jest kolejny dodatek już. Dodatek, który służy do... Jest to takie ramię. Myślę, że część z Was już zna takie ramiona. Czyli ja przynajmniej używam to dosyć często. Służy ono do dowolnej konfiguracji. Naprawdę jesteście w stanie ustawić. Tutaj sobie ustawimy w ten sposób na przykład. Kiedy to zablokuje. O, sorry, tutaj jest to jeszcze niedokręcone. O, teraz będzie dobrze. Czyli zrobimy tak. Kiedy to zamocuje, przykręcę. Tak. I teraz zobaczcie. Robię coś tutaj dłonią i mam praktycznie idealnie blisko, nie? Jest to super, super praktyczne rozwiązanie do tego, żeby właśnie ten sterownik był zawsze tam, gdzie potrzebujecie. Przy toczeniu jest to naprawdę niezwykle ważne, że jeśli oczywiście mamy powtarzalne jakieś czynności, to przekładanie rąk i sięganie gdzieś tam na drugą stronę maszyny jest średnio wygodne. Tutaj pomyślano to, żeby sterowanie nawet stąd przełożyć właśnie blisko obrabianego materiału. Tak, jedziemy do góry. I mamy to ramię jak panel sterowania, nie? Z tym jest naprawdę wygoda. I tutaj oczywiście możemy sobie to dać gdzieś zupełnie daleko, żeby nam nie przeszkadzało. To ramię również możemy przekręcić. Tutaj jest jeden otwór montażowy, a tutaj jest drugi otwór montażowy. Więc możemy sobie to przełożyć w razie czego, jeśli pracujemy na przykład na środku, przy długich elementach, potrzebujemy podnieść ten panel sterujący na środku, ale gdzieś wyżej, no to wtedy wkręcamy się w to miejsce. Co jeszcze? Na dole raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć otworów na czy na dłuta, czy na jakieś elementy maszyn. Można tam to sobie wrzucić. Ten element również jest taki wachliwy, powiedzmy. Jesteście w stanie to troszeczkę przestawić, żeby na przykład dłuta było Wam wygodnie wyciągać. Podtrzymka. Kolejna rzecz ważna. W końcu mam długą podtrzymkę. Tak jest. Tutaj ta podtrzymka, która jest założona, jest podtrzymką już taką bardziej zaawansowaną, bo ona ma 350 mm. Jest jeszcze druga i to jest oryginalna. Ta jest już w opcji dodatkowej. Czyli możemy sobie założyć tą krótką.
to tutaj nie wejdzie, ponieważ tutaj mamy średnicę 25 mm, więc to pewnie będzie 1 cal. No ale przy takiej podczynce, no to już można nieźle popracować, nie? Dobra, tą krótką wyciągniemy. Założymy tą porządną. Kolejną rzecz, którą możecie sprawdzić na przykład przy tokarkach różnego typu, to jest współosiowość kłów w zabieraku i tutaj w koniku. Kiedy ustawicie sobie to w ten sposób, można się zdziwić, słuchajcie. Naprawdę. I jeśli ustawicie to tak, żeby zobaczyć, czy jest to prosto, czy też nie. Czy kły się idealnie schodzą, czy też nie. I czy oczywiście podtrzymka i czy ramię podtrzymki jest proste. Tutaj, słuchajcie, jest w punkt. Tu i tu. I o to chodzi. Wtedy pracując faktycznie dłutem z ręki, jesteście w stanie zrobić prosty wałek, a nie wałek, który robi się, który idzie w stożek. No właśnie. To są takie małe szczegóły, które, słuchajcie, później naprawdę mogą wkurzać, bo nagle się okazuje, że kupujecie jakiś sprzęt, chcecie zabrać się z nim do pracy, czy na nim do pracy, a tu nagle się okazuje, że trzeba na maszynę najpierw naprawiać. No i teraz przechodzimy do elementu, który jestem pewny, że Wam się spodoba, czyli do konika. Jest to wersja zmodyfikowana i wyprodukowana wyłącznie dla sklepu Dictum. Oczywiście żeliwo szare, z tyłu duży mimośród, który zapewni pewny chwyt. A kiedy przesuwamy, to możemy to robić jednym palcem. Mamy tutaj jeden element, drugi podpierający i trzeci prostopadły. Zmniejszy to na pewno wibracje. Jest to naprawdę bardzo dobrze wykonane. Kolejną rzeczą to jest, jak daleko, słuchajcie, możemy wysunąć konik. Ja tutaj też od razu spójrzcie na moją dłoń lewą, że kręcę nie odrywając palców, nie? W najtańszych tokarkach to kółko nawet ma sztywną rączkę, czyli no, jest tutaj łużyskowane. To od razu tylko zwracam uwagę na sam ten fakt. No i teraz sobie wysuwamy. Zobaczcie, jak daleko ten konik jest się w stanie wysunąć. Wysuwamy dalej, jeszcze. Tutaj jest skala 85 mm jest wysunięcie. Więc to jest naprawdę dużo. I teraz, kiedy zablokuję tutaj z tyłu kolejnym mimośrodem, to praktycznie, słuchajcie, ruchu na w pełni wysuniętym koniku nie ma w ogóle. I to jest po prostu piękne. Dobra, cofamy. Tutaj ja sobie będę kręcił i będę opowiadał. Powiedziałem, że jest skala wygrawerowana, czy też laserem wypalona. Jest oczywiście, w środku jest stożek Morsa MK2. Prętem wybijamy sobie ten kieł. Ten akurat kieł jest standardowo, to jest kieł łożyskowany. Ale tutaj mamy coś znowu, pewną niespodziankę i bardzo, bardzo ciekawą opcję. To zabiorę. No i teraz już Wam pokazuję, co i jak. Wezmę sobie tylko tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, z tyłu tutaj tego konika jest nakrętka, a w moich rękach jest co? Jak myślicie? Jeszcze nie rozpakowywałem. Jest taka długa tuleja. Jest to koszyk. Koszyk, słuchajcie, ten jest akurat dziesiątka, na stożek Morsa MK2. Bajka, co? Czyli wkładacie tutaj
koszyk, wkładacie nakrętkę i wkładacie co? I wkładacie wiertło. Bezpośrednio, słuchajcie. Nie ma więc tutaj już mowy o uchwytach wiertarskich, tylko wiertło pakujecie bezpośrednio do tego koszyka. Dokręcamy oczywiście leciutko, bo tutaj wielkich sił nie będzie potrzeba. I mamy wiertło zamocowane bezpośrednio w koniku. I takie rozwiązanie plusuje nam tym, że nie musimy stosować, słuchajcie, takich uchwytów wiertarskich, które po pierwsze tracimy tutaj na przykład 50 czy 70 mm od konika do wrzeciona. Dwa, że te uchwyty oczywiście one są mechaniczne i mogą po prostu nie być dokładne. A tutaj, kiedy zamocujemy wszystko i zaciśniemy, to mamy, słuchajcie, super stabilne trzymanie wiertła. Oczywiście wtedy mamy tylko ruch, wchodzimy i sobie wiercimy. Niezłe? Niezłe. Naprawdę pierwszy raz widzę, przynajmniej w tych tokarkach, które znam, takie rozwiązanie, ale myślę, że jest to naprawdę strzał w dziesiątkę. Czyli zero tutaj na dole, kiedy zlicuje się z obudową. Mamy również zero tutaj. No i teraz chcemy na przykład wywiercić otwór 20, dokładnie 4 mm. Blokuje na tym zderzaku i wchodzimy w materiał do 24 mm. Cyk, gotowe. Cofamy. Wychodzimy wiertłem z materiału. Proste i łatwe, nie? Jak wam się podoba ten sprzęt? Kawał maszyny, nie? Myślę, że to jest doskonały przykład na to, że czasami, zanim ocenimy dane narzędzie, trzeba się przyjrzeć detalom, bo to one robią niesamowitą robotę i różnicę. Tutaj jeszcze powiedziałem, że jest to ramię pod spodem z otworami. Możemy po pracy włożyć nasze dłuta. Oczywiście delikatnie. Nóżki, w tym momencie jest ich 6. Są dwa koła, a tutaj 4 stopy regulowane, żeby dopoziomować sobie tokarkę. A po skończonej pracy możemy to przewieźć i odstawić tam, gdzie i będzie miejsce docelowe, nie? Ten sprzęt zobaczycie już niedługo w realizacjach. Oczywiście już dzisiaj zapraszam na nie. Tradycyjnie link w opisie filmu. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, śmiało piszcie, postaram się odpowiedzieć. Widzimy się za kilka dni, nie? Do zobaczenia, cześć.